I wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie. Jakież to gorące pytanie, o co pytamy? Pytamy o Konfederację, o to, jak wygląda obecnie sytuacja w Konfederacji, ale nie tylko, bo niedawno pan Jakub Kulesza, pan Dobromir Sośnierz również opuścili Konfederację. No i wolnościowcy tym samym ogłosili na konferencji prasowej, że tworzą nowe koło w Sejmie. Potwierdziły się tym samym doniesienia portalu w polityce.pl, a wolnościowcy prawdopodobnie zbudują również własne listy na wybory do Sejmu. Ale o tym wszystkim porozmawiam z moim i państwa gościem, który jako pierwszy tę Konfederację opuścił, a w zasadzie został z Konfederacji wydalony. Artur Dziambor, prezes wolnościowców. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Opuścił mimo woli. Opuścił mimo woli. Można tak powiedzieć, jak Russell Westbrook Lakersów. Tak, natomiast tak właśnie, chociaż panie redaktorze, ale to akurat dobrze Lakersom wyjdzie, a w przeciwieństwie do tego, co Konfederacja zrobiła z wydaleniem trzech posłów. No tak, ale mówiło się o Westbrooku, że jest takim wampirem wysysającym krew tam z szatni, emocjonalnym wampirem, to myślę, że niektórzy koledzy z Konfederacji być może podobnie by się wypowiedzieli o panu. No może tak, bo teraz uprzejmości już nie będzie, natomiast my powinniśmy porozmawiać o tym, co z wolnościowcami, a nie co dalej z Konfederacją, bo o wolnościowcach też będzie. Jest dla nas przeszłość. Ale panie pośle, panie prezesie, to zapytam na początek, jak się żyje w tej takiej samodzielności politycznej, będąc samodzielnym politycznie? To dopiero kilka dni rzeczywiście, kiedy wyrwaliśmy się na tę niezależność. I oczywiście jak czytam komentarze, bo to jest ta bańka twitterowo-facebookowa, to jest taka bańka baniek, gdzie komentują i wysyłają wiadomości już tacy najbardziej zaangażowani. Przecież Konfederacja miała bazę w postaci 1,5 miliona wyborców, a komentarzy zaledwie jest tam od kilkuset, może od maksymalnie 1000 ludzi, którzy komentują, i komentarze są pół na pół, to znaczy połowa życzy mi rychłej śmierci i zniknięcia ze sceny politycznej, a połowa życzy mi powodzenia, także jest dobrze, tak właśnie powinno być, że w polityce niestety tak jest, że polityk to nie jest... Jak to w Polsce polaryzacja? No polityk to nie jest 100-dolarówka, żeby się wszystkim podobać niestety, ale jeżeli jest pół na pół, to dobrze, bo to znaczy, że jest to co walczyć. Dostajemy bardzo dużo, bardzo ciekawych sygnałów, przede wszystkim masa ludzi chce się zapisać do tej naszej nowej partii i tego... I to mi się najbardziej podoba, ponieważ to oznacza, czyli że nasza potencjał. Misja się zaczęła i ma szansę odnieść sukces. Czyli jest potencjał, a skoro pół na pół w kontekście wyborców, to liczycie na to, że odbierzecie przynajmniej połowę poparcia Konfederacji, tego obecnego poparcia, czyli około 8-9%? My liczymy, że wyborcy czysto wolnorynkowi pójdą z nami, natomiast przede wszystkim chcemy uderzyć do nowych wyborców, którzy przy Konfederacji nigdy nie byli i nigdy nie byliby. Ponieważ w momencie, gdy wolnościowcy powstali, to przypomnę, było w ubiegłym roku, my deklarowaliśmy, że mamy trochę inny program niż Konfederacja cała, która z sobą prezentuje pewne rzeczy, no i będziemy chcieli to właśnie promować, jesteśmy partią czysto wolnorynkową, prodemokratyczną i tak dalej, natomiast no, najwięcej komentarzy wtedy, w tamtym czasie było takich, że no dobra, ale co z tego, jak wy dalej jesteście w Konfederacji, więc nadal głosowanie na was to jest też głosowanie na nich. I to się wielu ludziom nie podobało. Teraz będą mieli szansę. Teraz będzie szansa na to, żeby zagłosować na wolnościowców, na liście wolnościowców, ponieważ naszym celem jest stworzenie takiej listy do wyborów i prezentacja naszego programu. Ten program będziemy oczywiście prezentować teraz krok po kroku. Będziemy pokazywali wszystko, o co nam chodzi. Na razie do dyspozycji jest nasza deklaracja ideowa, która jest na stronie wolnościowcy.pl. To jest tylko tak bardzo ogólnikowo, o co nam mniej więcej będzie chodziło, ale rzeczywiście postaraliśmy się o to, żeby się odróżnić od całej sceny politycznej, ponieważ jesteśmy partią, która jest bardzo mocno związana z zasadami wolnego rynku, czyli ze wszystkim tym, czego Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie popiera, więc jesteśmy tutaj w totalnej kontrze, myślę, do Prawa i Sprawiedliwości, natomiast jesteśmy też przy okazji partią prodemokratyczną, czyli wszystkie zasady demokracji bezpośredniej wpisaliśmy sobie do naszych bazowych założeń, więc takiej oferty jeszcze nie było i mam nadzieję, że ta oferta będzie atrakcyjna na tyle, żeby przyciągnąć nowych wyborców, których dotychczas, jeszcze raz zaznaczę, przy Konfederacji nie było. A będziecie celowali w wyborców, w elektorat innych ugrupowań opozycyjnych? Znaczy, na pewno będziemy próbowali przekonać do tego, że nie warto jest iść znowuż w polaryzację PO kontra PiS.
I na pewno jestem przekonany o tym, że jest bardzo dużo wyborców, którzy w tym momencie się zastanawiają, co ze sobą zrobić. To zresztą widać na sondażach, że jest po kilkanaście procent nawet potrafi być tych wyborców, którzy jeszcze nie wiedzą. To znaczy, że ani Platforma im nie odpowiada, ani PSL, ani Hołownia, ani Lewica, ale chcieliby zagłosować jakkolwiek byle nie na PiS. No i myślę, że nasza oferta to jest właśnie to, czego mogą, co mogą uznać za to, czego szukali, i dać nam szansę. Jesteśmy młodą, nową partią. My doskonale wiemy, jak trudny jest rynek polityczny i doskonale wiemy, jak ciężko jest się na niego wbić i na nim zaistnieć. Natomiast no, myślę, że przy odrobinie pomocy i ciężkiej pracy ze strony ludzi, którzy zechcą z nami razem walczyć o to, żeby się udało, myślę, że jest to do zrobienia. Z jednej strony, panie pośle, oczywiście ta polska scena polityczna jest scementowana, być może trudno się na niej odnaleźć nowym ugrupowaniom, chociaż w ostatnich latach czy to Paweł Kukiz pokazał, że można, czy to Nowoczesna w pewnym momencie pokazała, że można, czy Polska 2050 również w pewien sposób pokazała. I to jest dokładnie ta droga, którą ja za każdym razem zaznaczam wszystkim krytykom, ponieważ jest tak, że ja dostaję bardzo często pytania o to, czy ja naprawdę wyobrażam sobie, żeby jakaś nowa partia zaistniała teraz na scenie politycznej. Patrząc na sondaże, to od wielu lat, właściwie od początku tej kadencji, scena polityczna jest zabetonowana. Natomiast, no właśnie przypomnę, wszystkie te, które pan wymienił, to są właśnie partie, które powstawały nagle, powstawały przed wyborami, i przed tymi wyborami udawało się im jakoś przebić. I oczywiście może miały troszkę łatwiej niż my mamy w tym momencie, ponieważ no jednak wychodzimy z Konfederacji, wychodzimy jako frakcja wolnorynkowa. Natomiast myślę, że będziemy pewną ciekawostką na scenie politycznej. Możemy być tą największą sensacją tych wyborów, jeżeli tylko praca będzie... Ostatnie pytanie, panie pośle, dotyczące tej przyszłości politycznej. Czy kategorycznie wykluczacie jakiekolwiek koalicje, czy może jednak do kogoś wam jest bliżej na tej polskiej scenie politycznej, do kogoś dalej? Co z Prawem i Sprawiedliwością albo z Solidarną Polską? To może inaczej. My w tym momencie oczywiście budujemy swoje środowisko i zależy nam najbardziej na tym, żeby wolnościowcy rośli w siłę jako wolnościowcy. Na tym będziemy się skupiali i nie myślimy o żadnym innym rozwiązaniu. Ale jedno mogę zadeklarować, na pewno nie pójdziemy w żaden interes z PiS-em. Czyli z Solidarną Polską już ewentualnie tak? Nie, no ja traktuję to jako spółę, oni jednak grają razem mimo wszystko. Tam wszelkie plotki o ewentualnym rozejściu się czy w szukaniu nowej drogi to raczej są plotki. Więc nie, traktuję PiS jako PiS. No, nie wyobrażam sobie współpracy z partią, która jest gospodarczo skrajnie po drugiej stronie do nas. I też nie wyobrażam sobie, żeby PiS nagle stał się partią libertariańską. Także nie ma sensu o tym rozmawiać. Ale polityczna samotność nie zawsze jest łatwa, panie pośle, ale no to czas pokaże, jak to się wszystko poukłada. Natomiast ja chcę wrócić trochę jeszcze do tej przeszłości i właśnie do Konfederacji. Co dalej z Konfederacją według pana? Bo to też zaczęło się pojawiać takie pytanie, ono często czy w serwisach informacyjnych, czy wśród publicystów się przewija. Zobaczmy sobie, co na Twitterze po waszym odejściu napisał Sławomir Mentzen. Jakie słowa padły? Te słowa są dość ciekawe w kontekście chociażby właśnie tego, co dalej z Konfederacją. Wolność musi być związana z odpowiedzialnością. Wszyscy podjęliśmy decyzję, poniesiemy ich konsekwencje. Nie ma co tu więcej dyskutować. Czas wskaże wygranych. Historia oceni decyzję. Konfederacja jest silna i zwarta jak nigdy dotąd. Idziemy po dwucyfrowy wynik w wyborach. Czy rzeczywiście Konfederacja jest teraz zwarta i silna jak nigdy dotąd, a problemem właśnie byliście wy trzej wolnościowcy? Nie, no to dobrze, że Sławomir Mentzen przyznał się do tego, że podjął pewną decyzję, bo to de facto była jego decyzja o tym, że ten bałagan w ogóle powstał i że ten spór w ogóle powstał. To faktycznie on podjął tę decyzję. Natomiast przyszłość Konfederacji nie wiem, jaka teraz będzie. W tym momencie to pozostała Konfederacja Giecwałcka. W tym momencie mamy sytuację, w której tam zmarginalizowany całkowicie jest Grzegorz Braun, który według sondażu CBOS-u, jedynego sondażu, który na razie został przeprowadzony z wyodrębnieniem partii członkowskich, to on ma najwyższe poparcie akurat w tym momencie w Konfederacji, a ma najmniej do gadania w tej Konfederacji, co jest dosyć ciekawym eksperymentem wewnętrznym dla nich, ponieważ no jednak to troszkę inaczej to wygląda na zewnątrz dla ludzi, a największą siłę administracyjną, powiedzmy, ma Ruch Narodowy, który ma najniższe poparcie, właściwie go nie ma.
Więc to, jak się tam panowie wewnątrz dogadają bez nas, to już jest inna zupełnie sprawa. Jak to będzie na zewnątrz wyglądało, no pewnie będą używali bardzo dobrego PR-u. Mają profesjonalną ekipę, którą no, mogą przecież wykorzystać do tego, żeby to ładnie wyglądało. Tylko pytanie, czy wyborcy będą chcieli, żeby w tym ładnym opakowaniu wchodziło ugrupowanie, które w tym momencie no właściwie nie wiadomo, w którą stronę idzie, a wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że coraz bliżej jest im do PiS-u. I może nie teraz, jeszcze przed wyborami, ale po wyborach, gdy PiS będzie potrzebował posłów do większości, no to znajdzie ich właśnie w Konfederacji. To niestety dla nas było nie do zaakceptowania od samego początku, ponieważ my się dosyć jasno deklarowaliśmy, że nigdy z PiS-em. A może, panie pośle, zbyt nerwowo reagowaliście, bo ja pamiętam naszą ostatnią rozmowę, rozmowę o prawyborach w Konfederacji. Te prawybory, no według pana posła, no nie były organizowane tak przejrzyście. Tutaj wiele wątpliwości się pojawiało. Natomiast posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia właśnie pan Sławomir Mentzen. Zwracam uwagę, że zorganizowaliśmy 20, prawie 20 prawyborów, tylko w tych jednych coś poszło nie tak. Jeszcze badamy sprawę. Dopóki nie zbadamy sprawy, nie będziemy mieli wszystkich informacji. No nie chciałbym tutaj publicznie komentować. Wszystko na razie wskazuje na to, że nie było tak źle, jak zostało to przedstawione w gazetach. Natomiast no, jeszcze się wstrzymałem chwilę. Znaczy, no ja tutaj chwilę czoła widziałem, jak był do ciebie telefon słynny i powiedziałeś, żeby liczyć także szacunek i fajnie, że podjąłeś ten temat. Nie, no moją intencją jest to, żeby te wybory były czyste i uczciwe. Intencja jest taka, wybory czyste i uczciwe. Wierzy pan w to? Jak pan to odbiera? Może rzeczywiście gdzieś tutaj, żeście się po prostu nie dogadali, nie zrozumieli. Tak, ja wierzę w słowa Sławomira Mentzena coraz bardziej. Od kiedy w wywiadach opowiadał prawie o tym, jak to ja jestem niemalże jego ulubionym posłem, on by mnie tam chciał przytulić i jemu bardzo zależy na mnie. Prywatnie deklarując przy okazji dokładnie coś odwrotnego. Natomiast no, szanowny panie redaktorze, no, na naszej konferencji prasowej ujawniliśmy jedną z części naszego raportu, który jest przygotowany, który będzie prezentowany prawdopodobnie jutro w Sejmie na temat tych właśnie nieprawidłowości w tych prawyborach. Jednym z tych punktów, dosyć dużym punktem, którego wcześniej nie ujawnialiśmy, jest to, że była osoba, która zagłosowała 4 razy. Płacając tylko raz w dodatku, ponieważ tak bardzo było to dziurawe. Jeżeli była jedna osoba, którą akurat my konkretnie no, mieliśmy blisko, która nam informowała nas o tym, że głosuje właśnie po raz drugi, a potem głosuje po raz trzeci, a potem głosuje po raz czwarty, no to znaczy, że takich osób mogło być potencjalnie więcej, szczególnie, że była to osoba znana środowisku i ta znana środowisku osoba pojawiała się na różnych prawyborach i sobie głosowała. Więc jeżeli tak można było zrobić, to znaczy, że można było tak zrobić w całej Polsce. Ale rozumiem, 4 razy w jednym głosowaniu? Nie, 4 razy w 4 różnych miastach. Okay. A zasady są proste, można głosować tylko raz w jednym mieście. No po to, żeby po prostu założenie było takie, że nie jeżdżą po Polsce autokary z ludźmi, którzy mają głosować, tak? Więc można zagłosować tylko raz. No tych nieprawidłowości było dużo i niektóre z nich są takie dosyć jasne, niektóre z nich są takie, że możemy tylko budzić wątpliwości logiczne, tak? Sławomir Mentzen na przykład wyzłośliwiał się na wyniku Stanisława Żółtka w Krakowie, który dostał tam 147 głosów w kontrze do Berkowicza, który dostał 330. Mówił, że to bardzo słaby wynik, tam Stanisław Żółtek też sugerował, że były pewne manipulacje, że urna wyborcza była nieodpowiednio zabezpieczona, czas głosowania był nie taki jak trzeba i tak dalej. Nieważne, ale ważne jest to, że Sławomir Mentzen mówił, że no 147 głosów to tak wstydliwy wynik, że faktycznie tam trochę siara. Tymczasem sam Sławomir Mentzen został wybrany w Warszawie otrzymując 101 głosów, a Janusz Korwin-Mikke w Podwarszawie otrzymał 68 głosów i dzięki temu są to liderzy tych list. Tam po prostu nie trzeba było walczyć, nie trzeba było nikogo zmuszać albo zakręcać do tego, żeby... Panie pośle, Konfederacja to dla was teraz konkurencja polityczna? Jako jedna z wielu oczywiście. To nie jest tak, że będziemy uderzali w Konfederację. Konfederacja jest w opozycji do PiS-u, więc po prostu będziemy próbowali przekonać wyborców, że w opozycji do PiS-u my będziemy lepsi, gdy dostaniemy wyższe poparcie, niż cała reszta. I tutaj akurat jesteśmy w kontrze zarówno do Konfederacji, jak i do Platformy, do Polski 2050, PSL-u i Lewicy. To zobaczymy, panie pośle, czy jest dla was miejsce, czy wyborcy będą chcieli tego nowego ugrupowania. To wszystko się okaże. Czas nam te odpowiedzi przyniesie. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie i za naszą rozmowę. Artur Dziambor, prezes Wolnościowców, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz ukłony, panie pośle. Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia również Państwa zachęcam do pozostania oczywiście z nami. Wracamy za chwilę.